ale jest na rynku dostępne coś takiego, wszystko w jednym. Czy ten Webass to jest z Ali? Chyba wystarczy, tak? Okej, okay. Jesteś zadowolony? Dobra, ile kosztował samochód? Cześć! Jesteście na kanale Kapitan Przyczepa, na którym pokazuję techniczne zagadnienia związane z karabiningiem. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to subskrybujcie kanał, tam na dole jest przycisk. A ja jadę dzisiaj do jednego z moich widzów, który przebudował lodówkę na kampera. Jak widzicie, jadę Fiatem. A to dlatego jadę Fiatem, bo Renault już 19 pomysł na naprawę nie zadziałał niestety. I Renault czeka przeszczep serca. Teraz pytanie, w jakiej cenie, kto to zrobi, kto dostarczy nowe serce. Będę Was na bieżąco informował. A i pamiętajcie, jak Wy też macie jakieś swoje przeróbki kamperów albo przyczep, to piszcie do mnie, a ja gdzieś kiedyś, jakbym przejeżdżał, to może wpadnę i też pokażę właśnie Wasze rozwiązania, jeżeli macie ochotę podzielić się z innymi tym, co stworzyliście. Ja dojechałem już do Krzysztofa. Za mną jest to coś, co stworzył. Jak możecie zobaczyć, jest białe. Ma okno. I tutaj chyba nawet ma wlew do wody. Więc zapowiada się, że można tam w środku mieszkać. Pokażę Wam Krzysztofa. To jest Krzysztof, to jest domowy konstruktor. I dzisiaj pokażę Wam, co fajnego wymyślił. Oprowadzisz mnie? Zapraszam. Jasne. Widzę, że wybrałeś na bazę Citroena. Większość ludzi ma Fiaty. Skąd pomysł, że to Citroen? Kwestia przypadku. Pierwszy pojawił się, jak już zauważyłeś, kontener, tak? Bo mamy na tym pojeździe kontener. Pierwszy był kontener zdjęty z prawdopodobnie z Citroena. Że to są trojaczki, Fiat, Citroen i Boxer, więc na które z tych podwozi bym nie założył, mocowanie pasuje, więc później była tylko kwestia doboru samego pojazdu. Więc najpierw była praca z kontenerem i w kontenerze, a później dopiero pojawił się pojazd i całość została na nim zainstalowana. To ja nawet nie widziałem. Myślałem, że to się kupuje po prostu i to jest razem jakby z sobą. Nie, zresztą widać po ramie, że na nim był dłuższy kontener. Nawet były przedłużki o około metr. Natomiast tamten kontener był nieocieplony, nieizolowany. Więc od sprzedawcy poprosiłem, żeby zrzucił go i wziąłem sam pojazd z ramą. Dobrze. Czy to potem gdzieś trzeba na stacji diagnostycznej jakoś zatwierdzać, że tam się ten kontener położył? Nie, bo pojazd już ma w dokumentacji wpisane jako ciężarowy, uniwersalny i tak pozostaje. Tak? System mocowania pozostaje ten sam, który był. Podramówka, taka rama pośrednia jest przygotowana dokładnie tak, jak producent przewidział. Więc tutaj nie ma żadnej amatorszczyzny. Jeżeli chodzi o samo mocowanie kontenera, nie ma żadnej amatorszczyzny. Jasne. Widzę, że pomiędzy kontenerem a samochodem jest jakiś tajemniczy zbiornik. Założenie było takie, że kontener ma być niezależny od pojazdu. Nie ma żadnego połączenia z instalacją pojazdu. Diesel. Webasto. Webasto. Jest tylko jedna mała wtyczka, która zasila oświetlenie. Boże, jak się ono nazywa? Że wewnętrzne? Nie. Oświetlenie. Obrysowe. Obrysowe, o właśnie. Oświetlenie obrysowe i to jest całe połączenie z pojazdem i 16 śrub, które mocują kontener do ramy. Jasne. Natomiast w pozostałej części jest niezależny. A, nie mogę otworzyć, czyli działa. Tak. Bardzo często zdarza się, że te zamki nie działają. Super, no dobra, no to zaczynam zadawać te pytania. Jeżeli widzę, że masz zbiornik, to pytanie, bo ja też jak myślałem o tego typu samochodach, to zawsze właśnie jakby dla mnie plusem było to, że jest bardzo dużo miejsca na dole,
że tam można wepchnąć zbiorniki, wszystko. Ja się mylę, czy dobrze zawsze myślałem, że tam jest dużo miejsca właśnie, bo to jest wysoki samochód? Jest wysoki, to jest właśnie wada tego pojazdu, że jest wysoko, cały kontener jest wysoko zawieszony. Nie można wygodnie do niego wejść, trzeba zaprojektować, wymyślić, zrobić, wykonać wygodne schody do niego. Jasne, a zbiornik jest pod samochodem? Natomiast jedyny zbiornik pod samochodem, jaki tutaj jest, to zbiornik na wodę szarą. Zbiornik na wodę czystą jest wewnątrz, w razie gdybyśmy chcieli wypoczywać zimą. O, widzę, już będę zadawał pytania, bo to jest to, z czym ja miałem największy problem, czyli właśnie skorzystanie z gotowych beczek, bo one są tanie. Tanie to jest kilkanaście złotych plus jakieś tam ewentualnie przesyłki. Ale sama praca z tymi beczkami, żeby podłączyć do nich wodę i żeby nie ciekło, to zawsze miałem z tym problem, bo ten plastik tak kleić się nie chce, trzeba to jakieś tam gumki stosować, inne rzeczy. Jak ty rozwiązałeś ten swój zbiornik, że to działa? To jakiś kruciec zamontowałeś? W samej nakrętce jest zamontowany kruciec i z jednej strony o-ring, z drugiej strony o-ring uszczelką, znaczy śrubą dokręcony i trzyma. A od góry jest poprowadzony wąż od brodzika, zlewu i umywalki. A tutaj jest po prostu spuszczanie. To jest spuszcza, rura spustowa, którą też przy pomocy węża ogrodowego i złączek do nawadniania ogrodów. Super. To jest rozwiązanie tymczasowe, samo to mocowanie. Natomiast mówię, mieliśmy krótki wyjazd i pojazd nie jest skończony. Tak żeby od razu tam uprzedzić, on nie jest skończony, nad nim trwają prace. Wiadomo, zimą jest sezon serwisowy w karawaningu, więc myślę, że do wiosny wszystko powinno być zrobione. Okna są nietypowe, za chwilę może powiem, albo i nie powiem. Bo widziałem, tam było jedno okno i tu jest drugie okno. Rozglądałeś się kiedyś za oknami do przyczep kamperów? No drogie są. Powiedzmy od 1500 w nieskończoność, tak? Aha. To są zwykłe okna do pomieszczeń gospodarczych za 100 zł. Ale na razie jest obrobione, tutaj pojawią się listwy. Aha, ta siatka, tu jest szyba, a tu ta jest siatka szyba, jest po stronie mojej. Szyba jest półcentymetrowa, więc można ją spokojnie na plexi wymienić w każdym mieście, gdzie nie wiem, sprzedają jakieś sprzęty dla firm reklamowych. Jest plexi, gdzie można dociąć, wymienić i mamy zamiast zwykłej szyby plexi i jest to bezpieczniejsze w transporcie. Tak? Czyli to jest jakby na stałe moskitiera zamocowana? To jest moskitiera na zewnątrz, tak? To jest problem, bo jak cofam albo jeżdżę gdzieś przy krzakach, mogę ją porwać, tak? Ale coś za coś, tak? No tak, no jest dobra jest cena. Jest różnica, tak? 100 zł, a 1500, tak? Za ten rozmiar okien. Dobrze, to już widzę. Tu jeszcze są jakieś mocowania? To są mocowania, to były mocowania od wrót załadunkowych do chłodni. Tu się je blokowało, żeby wiatr nie poderwał w czasie rozładunku, załadunku. Mówisz o drzwiach, ale ja drzwi nie widzę. Drzwi nie widzę. Drzwi zostały zamknięte. Od środka zamocowane nitami na specjalnych łącznikach, a później odcięto wszystkie całe okucia. Jasne. A tutaj na górze? To jest wentylacja do pomieszczenia już. Znaczy, żebyśmy mieli jakąś tam wymianę powietrza. Wiadomo, że to było szczelne. Ta chłodnia posiadała dwie komory. Jedną z agregatem chłodniczym i drugą do przechowywania pieczywa. Prawdopodobnie widać jeszcze gdzieś tam po naklejkach ślady, że to było jakieś przedsiębiorstwo piekarnicze, cukiernicze. No nie wiem. No dobrze, no to teraz takie może pytanie, a nie mogłeś zostawić tych drzwi jak były? Dlaczego chciałeś się zdemontować? Pierwsza rzecz, tutaj pojawi się jeszcze taki próg z blachy aluminiowej, a to umocowanie gdzieś tam wykorzystam do bagażnika rowerowego. Są bagażniki mocowane na hak, pozbawię głowicy, która mocuje do haka i będzie zamocowane w ten sposób, rozkładane, składane, więc ta przestrzeń mi była potrzebna na umieszczenie roweru. Rozumiem. Ile tych rowerów będziesz zabierał? No, z reguły dwa. Z reguły dwa, myślałem, że może cztery. Nie, mamy trzy miejsca, więc nie będę serwisował ich w terenie. Zdarzyło Ci się jechać tym już dużo kilometrów, na przykład 1000 albo 2?
tym roku około 1500 był Sandomierz, taki rajd po Polsce, po... Tak, bo mnie zawsze ciekawiło, jak to się siedzi właśnie w typu siedzeniach, których nie można do tyłu odchylić, właśnie w jakby dłuższe trasy, jak to jest, jak oceniasz komfort jazdy? No wiesz, kabina jest krótka, tak, nie mam przestrzeni poza fotelami, nie można ich za bardzo przesuwać, ale no to jest kompromis, tak, z drugiej strony też staram się robić częste przerwy w czasie podróży. I tak naprawdę nigdzie mnie nic nie goni, tak? Wszystko jest domowe. Także klamka zostanie jeszcze skrócona troszeczkę, ponieważ ona odstaje od ściany, żeby nikt mi nie zarzucił w czasie przeglądu, kontroli, że mogę coś zahaczyć, wystaje poza obrys. Tak? Więc ona będzie skrócona, będzie, być może uda mi się dostać mniej wystającą, że tak powiem, tak? Dokładnie, zaś po prostu mniejszego, może płaskiego. Tak, 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 żeby, bo wiadomo, tutaj kiedyś było, to jest ślad po okuciu. A, tym takim kup! Tak, one jest chowane, było chowane. Tutaj się pojawią kiedyś naklejki, ale to dopiero gdzieś tam... Jasne. Gdzieś tam wiosną, jak już warunki będą sprzyjały ku temu. Dobra, to co, zapraszasz do środka? Śmiało. Dobra, widzę schodek. Schodek jest taki, jaki był. Oryginał. Więc to idzie do wymiany, ale to naprawdę trzeba przemyśleć, ponieważ to muszą być wygodne, szersze stopnie niż w zwykłej drabinie. Tak. One będą zdejmowane na czas transportu, gdzieś tutaj zawieszane, kiedy będziemy odpoczywać. Na drzwiach. Kiedy będziemy odpoczywać, będą zdjęte, zamocowane. Tylko będą szersze stopnie, będą na tyle wygodne, żeby był komfort i bezpieczeństwo, tak? Bo dzisiaj mamy tylko jeden stopień techniczny, taki, tak, który był przewidziany przez konstruktora. No mi by tu się jeszcze marzyło coś, za co mogę się złapać. Tak, to po też prostu, będzie, bo... to też będzie tylko właśnie. A tu może. Bo tu jest parę koncepcji tego wejścia jeszcze. Jasne. No dobra, zaczynamy po prawej stronie. Widzę coś dla... Jeszcze nieopisane. To było dla syna, ponieważ pożyczał pod koniec lata, chciał wypocząć i żeby miał swobodę w poruszaniu się po tych przyciskach. Mogę nacisnąć? No, oczywiście, że to odskoczy, bo to... O, proszę bardzo. To jest ten inwerter, który też zarazem ma funkcję ładowania też, tak? Tak, tak. Czyli to podłączając... jest wszystko w jednym. No rozważałem... Właśnie. Rozważałem budowanie całego zestawu z osobnych elementów, tak? Czyli ładowanie osobno, ładowanie solara osobno i plus przetwornica, ale jest na rynku dostępne coś takiego, wszystko w jednym. Wystarczy zamontować, podłączyć i mamy rozwiązanie dla karawaningu, tak, choć nie do końca, bo ma duży prąd jałowy, czyli poboru do pracy własnej. Natomiast latem to nie przeszkadza. Na górze jest 170-watowy solar. Bateria 100 amperogodzinna. Mhm. Czy planujesz powiększać baterię, żeby mieć więcej? Być może. Ja potrafię tym gospodarować. Aha. Mój syn ma już z tym problem. Jest mniej oszczędny. Pozdrawiamy syna. Ma już z tym problem, więc rozważamy. Wtedy albo znajdą się pod spodem w oddzielnej komorze akumulatory, albo je położę, bo to są z matą żelową, więc można je w pozycji bodajże też poziomej użytkować. Czy ten webas to jest z Ali? Chyba wystarczy, tak? Okej. Okay. Jesteś zadowolony? Tak, działa, jest to no za 600 zł no, nie znajdziemy rozwiązań do ogrzewania w karawaningu. Tak jak wspomniałem, ono jest, ma swój zbiornik, nie jest podłączony do zbiornika paliwa. To ten zbiornik, co widzieliśmy tam? Tak, założenie było takie, że najpierw robię ten kontener i nie wiedziałem, czy będę miał pojazd w tym roku, tak szczerze mówiąc. Aha. Dzisiaj mam ten pojazd, jest to na kontenerze, ale może znajdę swoje miejsce na ziemi, może kupię gdzieś kiedyś działkę i po prostu zdejmę to z samochodu, postawię i to będzie nadal mogło funkcjonować. Ale dobry pomysł.
Mam podłączenie do odprowadzania wody szarej, tak? Zbiornik wody mogę podłączyć do sieci. Mam ogrzewanie, osobny zbiornik do Webasto. W ciągu, nie wiem, w ciągu godziny odkręcam śruby, podstawiam lewary, które też są przygotowane do tego. Pokażę Ci je później. Dobrze. I można po prostu kontener zdjąć, tak? No może godzina to zbyt śmiało. Ale dopytam się jeszcze o to. To jest domowej konstrukcji wskaźnik wody w zbiorniku. Tam już nie ma nic. Taki rozwiązanie. Dobrze. To akurat kupne za 40 zł, nie za... I jeszcze tak, bo widzę, że nie dość, że to jest combo, to jeszcze jest MPPT i w ogóle wszystko. Tak, to tak, naprawdę tak, chyba kupiłeś coś, co jest wszystko we wszystkim. No to teraz pytanie, jest jeszcze Pure Sinus, no to już w ogóle czysty sinus. Widzę, wybór był chyba najbardziej taki... Tak, tylko że mówię, tutaj jest moc 1000 ampero, znaczy voltoamperów, tak? Tak, a jak się na te waty przelicza, to jest jakieś kilowaty, 2 kilo? No ma? To mniej więcej, natomiast lodówka jest zwykła, taka tutaj za tobą. Bo chciałem się jeszcze spytać, to ile takie kombo kosztuje? Około 700 zł. O, myślałem, że gorzej. Nie. Spoko. Nie. Jest to polski, nie wiem, no producent, chyba, że nie. Ja też lubię bardzo Volta właśnie. Wydaje mi się, że oni bardziej importują, ale to już nie wiem, to już szczegóły. Do tego nie dojdziemy. Jedziemy dalej. Lodówka. Teraz jest właśnie moda na te lodówki, żeby robić je na prąd i żeby one były te kompresorowe, dobrze mówię? Tak. To jest zwykła zasilana z 230 V na prąd zmienny. Spoko. I taka malutka starcza? Starcza. Naprawdę... No nie robimy zbyt wielkich zakupów. Zresztą no, trzeba mieć jakiś umiar w tym, co się dobiera. Nie mamy zbyt wiele miejsca, przestrzeni, żeby pomieścić to wszystko. Widzę kolejne guziki. Podejrzewam, że to światło? Tak. O, tutaj coś się zaświeciło i wygląda, jakby to były LEDy. LEDy. Najtańsza też opcja. Każdy to zna. Nie trzeba kombinować z napięciem. Bo jest to 12-woltowe, tak. I tu jest jakaś też tajna sala przesłuchań. Tak, jeszcze nie ma klameczki, ale ona się pojawi. To no też sam konstruowałeś, to jest z profili ze wszystkiego, tak? Tak, to w profili. Podwymiar. Tak, znaczy nie podwymiar, bo to było docinane, tak jak sobie życzyłem. Ale dużo miejsca. Brodzik oczywiście też domowy, tak? Nie, to akurat jest, bo zależało mi, żeby zmieścić się z rozmiarem. No tu jest 75 cm, więc typowo do karawaningu. Aha. Umywalka też. Ale czy ja mogę wejść w butach tutaj? Śmiało. WZ znany i pewnie pytanie, dlaczego nie kaseta, tak? Bo ładniejsza, bo tą po prostu miałem. Tak, ale ja też teraz to ostatnio kupiłem. To jest też wiele tanie, bo te kasetowe kosztują rzecz, dużo, naprawdę. Tak, to są potężne pieniądze. To miałem, bo korzystałem wcześniej z małej przyczepki. Natomiast miałem kiedyś w poprzednim pojeździe... to też domowe rozwiązanie. I tu w ogóle widzę, że to jest taki jakiś bypass założony, tak, albo leci tu, a tu też leci zawsze, a naciska się tędy. Otwierasz przepływ wody, tak? Tak. Korzystasz w tym momencie z kranu. Jeżeli chcesz, naciskasz tutaj. To z kranu przestaje lecieć? Nie mam wody w zbiorniku, więc się nie pokażę. Na zimę już po prostu jeszcze folia nie zdarta. No jasne. Naciskasz tutaj, otwiera się głowica, idzie na wąż. I przestaje lecieć tutaj. Przestaje lecieć tutaj. Ale dobre rozwiązanie. I to jest rozwiązanie, to jest zwykła słuchaweczka do biletu, tak? Aha. Rozwiązania, naprawdę szukałem rozwiązań budżetowych. Super. Nie ma jeszcze szafki. Można znaleźć w sieciach marketów plastikowe. Natomiast ja chyba pokuszę się o wykonanie tutaj samemu. Wow. To jest, jesteś mistrzem wymyślania, z czego nie można tego zrobić, ale jednak można i żeby było tanio. To jest PCV spienione, tak? To właśnie widzę, bo też kojarzę, że one tak się ono właśnie... Ono jest miękkie, bardzo wrażliwe na uszkodzenia. Ale natomiast no... Super. Nie będziemy tu walczyć. Ciepło leci od razu pod prysznic. Ciepło, a nie to ma najważniejsze. Nie ma jeszcze kratek, ale pojawią się. Nie używałem po prostu ogrzewania i nie było mi to potrzebne, bo... Podłoga metalowa. Nie.
Aluminiowa? Już nie. Plastikowa? Tak, zwykły PCV udaje blachę ryflowaną. Więc to jest problem dla Ciebie, bo jesteś wyższy ode mnie i nie masz tutaj możliwości pełnego stania, tak? Nie, no tak jak u mnie w przyczepie, mam swoje miejsce. Rozumiem. No ja akurat, bo to jest 1,90 m, w środku mnie zostaje jeszcze 2-3 cm. Kuchenka? Kuchenka też, niektórzy się może zapytają, dlaczego przenośna, tak? Bo wszystko mówi, że tak w miarę tanie i tanie, tak. A Camping Gas jest chyba taką 160-170 zł. Natomiast dlaczego? W poprzednim samochodzie miałem stacjonarną. Wyobrażasz sobie smażenie ryby latem tutaj, ciepło wydzielane. Nie ma, no. No ja też średnio. Wystawiamy to na zewnątrz, rano do sparzenia herbaty, nie ma sprawy. Natomiast takie gotujemy na zewnątrz. Wystawiamy stolik. Widzę materac z logiem Elbląga? Tak, bo to było przywane, kupione materace i Ale najpierw był materac, czy najpierw był wymiar? Oni ci to zrobili na wymiar? Nie, najpierw zrobiłem siedziska. Pod wymiar takich materiałów, jakie sprzedają? Nie. Oni ci to zrobili? Zrobiłem siedziska, zamówiłem samą piankę w takich rozmiarach, a w Elblągu po prostu firma, która zajmuje się obszyciem, za nie wiem, tam 250 zł to obszyła. Rozumiem, dobra. Mogę podnieść, zobaczyć, co jest pod spodem? Pod spodem jest w ten sposób, tu jest zbiornik, boiler wymontowany, jeszcze trzeba pompę tylko wymontować. Ale już zbiornik nie jest handmade, tylko już kupiony typowy kamperowy. Tak, czyli zbiornik to już kosztowało. Jest 45-litrowy, nie wiem, 280 zł. No właśnie. Też nie zabija, ale no... Tam jest jakiś filtr? Tak, do wody jest filtr. I co on dokładnie tam filtruje? No to wiesz, różnie tam z tą wodą jest i gromadzą się na dole osady, więc warto, żeby się nie dostawało to do pompy i dalej w układ. Okno. Okno. Tu coś jest przed... co to jest? To jest jakieś takie? Ja myślałem, że to takie PCV okno, to jest takie... To jest zwykłe okno, mówię, z pomieszczenia gospodarczego, ono, proszę bardzo, w ten sposób się otwiera, można je zblokować gdzieś tutaj. Ile kosztowało takie okno? Nie, 100, większe chyba 110, to mniejsze 90. Tu jest jeszcze szyba, ale to będzie na plexi wymienione. Ale fajne, w ogóle dużo ciekawych rzeczy. Tak, i w ciągu, nie wiem, no, jeżeli potrzebujesz... to zdjąć, no to tam w kilka chwil... całe? Tak, wyjmujesz, idziesz, wymieniasz na plexi, przychodzisz i montujesz. Super. I to okno tam z tyłu, to jest takie samo okno, w tym takie samym stylu. Takie samo, ciutkę mniejsze. A tutaj widzę z Ikei te. No, dokładnie, bo tak jest, ale wszystko, co miałoby napisane do kampera, kosztowałoby razy 5. Tak. Dokładnie, to jest jakiś absurd zawsze. No nie wiem, z czego to wynika, materiały prawdopodobnie są te same. Tą szafę mogę otworzyć tutaj z tyłu? O, widzisz jeszcze. Jeszcze w trakcie. Szafa. Szafa na garnitur. Tak, też jakiś tam kompromis, bo wiadomo, sklejka zwykła jest dość ciężka. A to jest jaka? To jest jakaś tam... To jest zwykła sklejka właśnie, tylko centymetrowa, że okucia wszystkie są na płytę od 15 mm, więc musiałem jakieś tam podkładki zastosować, żeby... Nie, no, ściana nie musi być grubsza, to i tak nie, za grube pewnie i lżejsze mogłoby być, ale... Nie, tutaj jeszcze jest jedna część szafki, tak. A, dobra, jest kocyk, super. Dobra, i co tu jeszcze mamy ciekawego? To są jeszcze szafki pod... zlewem. Zlew, tak? Ile kosztują zlewy do kampera, sobie zdaję sprawę, tak? Nie wiem. Znaczy do karawaningu? No nie wiem. Chciałem kupić zlew razem z kuchenką, to przy jednym palniku byłoby to, nie wiem, od 500 zł w górę, tak? W nieskończoność. Natomiast to jest zwykłe do zbiornik do gastronomii za, nie wiem, 30-40 zł i z tego zrobiony jest zlew. Wspaniale. Grzałka do kaloryfera. Do boilera to była. Jaki masz plan na nią? Boiler jest przerabiany teraz, bo był ze zbiornika stalowego, a teraz będzie nierdzewny. Czyli wodę będziesz podgrzewał prądem? Elektrycznie, tak. W sezonie nie ma z tym problemu. Zbiornik 8-litrowy był. To jest kilka
chwil i kilkadziesiąt minut jest nagrzane. Wszystko po prostu ręcznie wykonane. Wszystko. Elegancko. Otóż wiem, jakie będzie pytanie na koniec. Suma. Ale to na koniec, myślę, odcinka powiemy. Są mi szafki na górze. Jeździmy czasami z córką. Hopsa. No nie ma jeszcze siłowników, ale to też kwestia wyjazdu szybkiego Elbląga i pełno sklepów z okuciami meblowymi, więc... A po ile są takie jeden taki zawiasik? No w sklepach z karawaningiem 29 zł w górę, no. Natomiast to w jakimś sklepie meblarskim chyba było za 11 zł. Jasne. Są i górne tutaj, tuż bez tych... Tak, bez zamknięć, taka szafeczka nocna, tak, nie wiem, telefon rzucić, książkę. Aha, okej. Okay. No to teraz seria moich głupich pytań. Dlaczego dwa okna? Dlaczego nie jedno, a dlaczego nie trzy? Dlaczego akurat dwa? Jedno z tej strony, przy kuchni, pracujemy, tak? Mhm. No to wiadomo, potrzebujemy światła. Drugie z tamtej strony, żeby chociaż jakiś wymusić ruch powietrza, w razie gdybyśmy byli w cieplejszym miejscu. Aha. Mamy okno dachowe, tak? O, ale okno jest do karawaningu. Tak. Ale te okna są akurat tanie, z 5 stówek, dobrze mówię? Nie, chyba 390 zł to było. Ono ma jeszcze jakieś tam tutaj. Ale znowu jak się kupi te trochę większe, to już teraz 2000 zaraz dać. No to już idziemy. Nie, tutaj to, bo to jest ten rozmiar, nie wiem, 39? Co? No 40 na 40. Tak, chyba. Materac też z jakiejś tam sieciówki, bo to 120 na 200. No i tu jeszcze widzę, drugie życie toczy się pod to łóżkiem. Jest luk bagażowy. I ten dostęp do luku jest tylko teraz z tej strony. O, i światełko jest. Jest światełko. Bo często mają takie rozwiązania w kamperach. Nie wiem, czy myślałeś, żeby z lewej albo z prawej zrobić właśnie gdzieś... Będzie. To będzie, wszystko tak? Będzie. Natomiast same drzwiczki serwisowe są bardzo, bardzo drogie. Aha. Prawdopodobnie zamówię ramę pod grubość tych ścian. Nie wiem, to będzie kwestia 600 zł, też nie będzie tanie, no ale... No. Wytnę później w ścianie i będzie dostęp z zewnątrz. Ty. Czasami córka się pojawia, więc wtedy... Aha. W ten sposób, tak? Jak... Szybko, konkretnie, wspaniale. Pojawi się stolik, bo rozważaliśmy jeszcze kwestię stolika. Prawdopodobnie będzie wyjeżdżał na prowadnicach i będzie chowany z powrotem do części bagażowej, a tu będą drzwiczki rozsuwane i zamykane. Wiadomo, każde drzwi na zawiasach zajmują miejsce, nie? Tak. Więc tutaj będą drzwiczki rozsuwane, a po rozsunięciu będzie wyjeżdżał też stolik i na czas, kiedy nie będzie potrzebny, będzie chowany. Dobrze. To też się dość szybko składa. Wiadomo, dzieci szybko dorastają i prawdopodobnie niewiele już będzie... Nie będziecie bardziej korzystać jako siedzenia ze stolikiem wtedy. Tak, 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 tak. To jest wszystko prosta konstrukcja. Też jest komfort tego, że w zwykłym kamperze, jeżeli dopuścimy się jakichś błędów w mocowaniu, czy będą luźne elementy, te dźwięki przechodzą nam w czasie jazdy, tak? Aha. Tu mamy ten komfort, że jesteśmy odizolowani i w razie gdybyśmy jakieś tam błędy popełnili przy montażu, unikniemy tego. Krzysztof, to teraz pytania. Konkretne liczby. Spalanie. Poniżej 10 litrów. Naprawdę? Naprawdę, ja jeżdżę około 90 km na godzinę, więc jest to kwestia 8-9 litrów. Ja słyszałem, że nie da się zejść poniżej 12-13 z kontenerem. Nie, nie, nie. Tu jest owiewka, to już mamy jeden plus. Aha. Fakt, jest to wyższe, jest wyższy niż zwykły blaszak, bo blaszaki mają, nie wiem, w tej wersji chyba najwyższej 280 cm. Tutaj jest 305 chyba.
Jasne. Dobra. Ile kosztował samochód? To już jest kwestia, jak bardzo... Ma być nowy, a stary. Właśnie. Ja miałem świadomość, kupując, że on już jest zmęczony, że tak powiem. Tak? Aha. A ile ten ma lat? To jest, jaki jest 2006 rok. Pierwszy taki wypust tego modelu. Aha. On był zmęczony. Gdzieś tam musiałem zmienić już progi, coś tam porobić. No rozumiem. Był wymieniany. Hamulce. Silnik. Niejako... Nie, znaczy silnik wymienił jeszcze sprzedający, ale wiedziałem, miałem świadomość tego, że no, ma swoje jakieś tam minusy. Natomiast jest ciężko znaleźć te pojazdy w wersji maksymalnego rozstawu, ponieważ często na lawety są wykorzystywane. Aha. No dobra, no to ale jaki jest przedział cen, jak człowiek chciałby od kupić? Od 15, 12, nie wiem, w zależności od stanu, jakieś uszkodzenia, no powiedzmy od 15 tysięcy w nieskończoność, tak? Jasne. No, drugie pytanie oczywiście, ile za kontener wtedy? Kontener przyjechał do mnie z transportem za 2800. O panie, ale tanio. Tak. Wow. Gdzieś tam stał kilkadziesiąt kilometrów stąd u jakiegoś tam, no nie wiem, handlarza i... Dobrze. To już wiemy. To teraz tak. Jakie jest DMC tego samochodu? To jest te 3,5 tony, tak jak tak, w większości? 3490 chyba, dokładnie. Dobrze. Ile waży samochód? Sam samochód ramą na wadze miał 1750. A ile teraz waży cała teraz zabudowa? Teraz waży 2790. Czyli tona. Mam jeszcze 700 kg do zagospodarowania. No to wspaniale, bo bardzo często w kamperach tam jest 200 kg można załadować nie, i finito. Nie, dlatego gdzieś tam, no mówię, ta sklejka nie jest 18, tylko 10. Rozwiązania no są różne. Głównie jeździmy na kempingi, więc wody mamy, nie wiem, 45 litrów. Nie obciążamy się tym, tak? W razie czego zawsze zbiornik można zmienić. Ja tutaj jeszcze idę, bo widzę jakiś kolejny projekt, kolejny pomysł. Niedokończony. Wizję kolejną przede wszystkim, bo jak patrzę na to, to nie mam pomysłu do końca, do czego to mogłoby służyć. Ale Krzysztof pewnie nam wyjaśni. Bo jest małe, nie za wysokie, ma okno. A jak się tutaj wchodzi? Niegdyś była to przyczepa, nie wiadówka. Dzisiaj zostało z tego podwozie, tak? No tak, bo są przecież tutaj te podpory, ale okej. Okay. Jak się wchodzi do środka? Z tyłu jest właz. Jest przygotowany do zimowania. Na razie służy to za magazyn. Aha. Więc nie będziemy pokazywać, nie będziemy się wstydzić. Czyli tam jest pusty środek na razie. Tak, założenie było takie, że robimy miejsce na materac. Wewnątrz wchodzi taki sam materac jak w tym kamperze, 120. Aha. I miało być... Założenie miało być takie, że w nim się śpi, a przed nim stoi przy drzwiach przedsionek. A, namiot taki. Taki namiot, nie wiem, w sieciówce Decathlon można kupić za 500 zł, szybko rozkładane przedsionki. Ja chciałbym to zobaczyć, jak kiedyś to skończysz. Nie wiem, czy to skończy. Nie wiem. No aha, już jak już masz teraz kontener, to już... Tak, dzisiaj służy do przewożenia bardziej bagażu, bo mamy... Okno typowo zdemontowane od starego kampera. Tu jest okno gdzieś tam dachowe, tak? Aha. Także można się wentylować w razie, gdyby trzeba było. Więc projekt umarł, został wyparty przez większego brata. Gdyby trzeba było w nim spać, to możemy już mieć wentylację. No i taki zestaw można spiąć. Jest to mniej więcej wysokość pojazdu, więc nie ma oporów. Gdzieś tam często założenie było jeszcze wymiana kół na większe szesnastki, tak jak w samochodzie tutaj obok stojącym. I wtedy można by było się pokusić nawet gdzieś w jakiś... W teren? Właśnie. No właśnie. No dobra. To są proste rozwiązania, wiele rzeczy raczej się tutaj nie psuje i... Super. No dobra, to wracamy. Stoi, to nie ma przeglądów, nie opłaty są niewielkie za ubezpieczenie. No tak, więc... bo to jest poniżej 750 kilo pewnie. Tak. Natomiast jest hamulec, więc można do dość małego pojazdu to zaprząc. Super. Dzięki Krzysztof. Jak dla mnie wspaniała robota. Ja nie wiem, czy znalazłbym tyle samozaparcia, żeby to wszystko po kolei robić i samochód. No też trzeba mieć dużo czasu przede wszystkim. Gratuluję Ci pomysłowości.
Jeżeli macie jakieś pytania do Krzysztofa odnośnie właśnie konstrukcji tego bajeru, który stworzył, napiszcie w komentarzach. Ja tylko chciałem też powiedzieć, że jak wy byście mieli jakieś swoje tego typu konstrukcje i chcielibyście też je pokazać, możecie zawsze do mnie napisać, a ja gdzieś tam może w międzyczasie, jak będę przejeżdżał, to was odwiedzę. Okej, na razie Krzysztof Żółwik za dobrą robotę. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!